Dobra, dzisiejszy filmik zaczynamy takim opisem zakupu z AliExpressu obiektywu do mikroskopów. Bardziej bym powiedział do kamerek po prostu, z których można zrobić takie narzędzia do inspekcji elektroniki. A przy dobrych kamerkach już możemy nawet pokusić się o lutowanie na ekranie, czyli mówimy tutaj o wersji cyfrowej. I chciałem Wam pokazać zakup z AliExpressa UEKINSA obiektywu za 69 zł, którego można podpiąć pod kamerkę. Ja Wam też pokażę, jak to wygląda, te podpinanie pod kamerkę EAKINSA 37 megapikseli niby. Wszystko zobaczycie dalej. I tutaj sobie zobaczmy na opis tej kamerki. Jak widzicie, ona wygląda w ten sposób. Mocowanie C-mount. Coś takiego jest. Gdzie? Tutaj. To jest pierścień do regulowania ostrości. No i przegląd zrobimy najpierw. Funkcja zoom C, mocowanie obiektywu. Czyli chodzi o te C-mount. Powiększenie mocy przez 0,12 razy 2 razy. Około 8 razy 130 na wyświetlaczu. Odległość pracy 50 mm, 200 mm. Sprawdzimy to też. Pole widzenia 2,4 do 32 mm. Rozmiar taki, taki. Waga 210 gram. I to wygląda coś takiego. Opinie klientów. Mamy 5 gwiazdek wszędzie. I tutaj jest zdjęcie, ktoś zrobił, jak podłączył pod kamerkę właśnie jakąś ten obiektyw. Tylko jedno zdjęcie. Mało zdjęć, coś jest. No, zdjęć jest tylko jeden. No to ja dodam więcej, to będzie przynajmniej z 5 zdjęć więcej, bo też porobię z fotki później tego obiektywu. I co jeszcze tutaj mamy? Specyfikacja, to co tu będzie pisało? Aha, Eakins, sklep. Aluminiowa obudowa, C-mount, mocowanie, C-mount lens. Ok, ja się teraz przełączę na OBS-a, na kamerkę, która pokaże Wam paczuszkę. To jest ta przesyłka z Chin. Dosyć szybko doszła, nie będę pokazywał moich danych i tak dalej. Zapomniałem nawet zamazać, także odpakujemy ją od drugiej strony. Albo po prostu wezmę za kadr i tą naklejkę zedrę. Dobra, wezmę za kadr i tą naklejkę zedrę. Żeby nie było. Okej. Tutaj na kartce mam numer. A. Piszą pewnie dla jakiejś informacji dla urzędów celnych. Dobra. Więc rozpakujmy sobie. Tak doszła ta przesyłka w takim stanie. Nienaruszona. Nigdzie nie ma żadnych dziur. Czyli spoko nawet, nie? Z Chin. Taki kawał drogi. Nie wiadomo, czy to samolotem, czy statkiem. Ale chyba samolotem szło. Bo wylądowało z Chin w Paryżu. A z Paryża już doszło do Poznania i z Poznania do Wrocławia. Nie wiem, 2 tygodnie chyba czekałem. Zapakowana. Tu jest jeszcze takie zabezpieczenie, taka jakby gąbeczka. No i co? No i to wszystko. Pudełko sobie odłożę na bok. Zapakowana w bąbelkową taką folię i rozpakujemy teraz sam obiektyw, zobaczymy jak on wygląda. Porównamy go z obiektywem, który dostałem z tą kamerką. Bo nie dość, że zamówiłem kamerkę, cały zestaw w ogóle z obiektywem EAKINSA, to jeszcze później nawet w sumie nie wiem dlaczego to zrobiłem. W sumie nie wiem dlaczego to zrobiłem. Zamówiłem sobie obiektyw, po pierwsze, że był tani, no 69 zł.
chciałbym sobie na tym obiektywie poeksperymentować z innymi urządzeniami niż ta kamerka Ekinsa. Jaka będzie jakość? I tak mniej więcej potem wyciągnąć wnioski, czy się opłaca taką kamerkę kupywać. Czy lepiej jest na przykład szukać jakiegoś innego rozwiązania, kupując, nie wiem, aparat cyfrowy, który pozwala podpiąć się pod telewizor HDMI bądź do komputera. No na pewno są jakieś jeszcze opcje. Albo kamery wideo. Tylko, że to wszystko trzeba robić na, że tak powiem, na matrycach już bez żadnej soczewki. No, musi być goła matryca połączona z naszym obiektywem. Wtedy mamy tą jakość najlepszą, jaka może być. Sorry za moje papugi, ale jest dzień, muszą się trochę podgrzeć. Słyszą, że ja coś tam gadam, więc też muszą swoje 5 groszy dodać. No i otwieramy sam obiektywik. Co dziwne, jest markowany marką Skoda. Więc tak to wygląda. Tu jest jakieś zabarwienie. I mamy tutaj wszystko osłonięte. Zdejmijmy sobie górną osłonę. I mamy samą tutaj. Jak kręcimy, zobaczycie, że ona się oddala. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze. Teraz jest najbliżej. Widzicie, jak się chowa? No i z drugiej strony mamy mocowanie. C-mount, gwint. Który możemy po prostu wkręcić w tą kamerkę. I obiektyw jest zamocowany do tej. Teraz co, bym przetestował ten obiektyw w ogóle, jak on działa. Gdzieś tu miałem mój statyw. Chyba nawet szybko przetestuję. Jaki to obraz rzuca? Spróbuję to podpiąć jeszcze pod OBS-a w locie. Podłożymy sobie płytkę i zobaczymy, jak on będzie działał. Odległość sobie zrobimy w miarę jakąś taką normalną. Dobra, kabel USB potrzebuję. Czyli potrzebowałbym się wpiąć. Na razie zamiast tej kamerki Microsoftu. Dobra, odepnę Microsoftową kamerkę w OBS-ie i się podepnę kablem USB do kamerki. Jak widzicie, zapaliła się niebieska dioda. Dobra, wykryło urządzenie. I teraz o OBS-ie muszę tutaj dodam przygotowanie wideo i to nazwę to Eakins. Ok, mam WTN. Dobra, teraz będziecie widzieć ten obraz, bo jest nad Irunem. Spróbujemy sobie ustawić teraz ostrość. Czuję, że nie, zrobimy tak. Dam to na maksymalną odległość, jaka może się zrobić. O, już widać, że łapie. No. Proszę Państwa, teraz mamy podpięte to wszystko do tej kamerki, jakim z tym obiektywem, który kupiłem. Widzicie, oświetlenie jest z lampy takiej wiszącej. Białe światło. I tu mi wykryło to bez problemu. Nawet zobaczycie, jak ten obiektyw działa. I teraz jak pokręcę tym pierścieniem, zobaczcie, jak się zmienia ostrość. Można bardzo dokładnie
zmienić ostrość. I wiecie, jaka to jest odległość? To jest odległość przy maksymalnej wysokości, jaką ustawiłem od tego obiektywu, a od płytki, wezmę to sobie tutaj centymetr do mierzenia, jest 15 centymetrów. Tak, 15 centymetrów jest. 15 centymetrów jest przy największej odległości, a spróbuję zmienić teraz odległość gdzieś tak o połowę. Czyli obniżę sobie najpierw cały obiektyw na statywie na połowę. I teraz mamy odległość od tego, od tej płytki jakieś 8 centymetrów. 8 centymetrów. Ostrość reguluję teraz pierścieniem na obiektywie. Patrzcie. No obiektyw jest sam sobie zarąbisty, nie ma co gadać. Wszystko jest ostre. Ja na razie tylko i tak patrzę na ekran w OBS-ie, w laptopie. Więc to jest malutki podgląd, że tak powiem, bo to w okienku programu. Wy pewnie będziecie to jeżeli ktoś będzie oglądał to na dużym telewizorze YouTube'a, będzie to lepiej widział. No i tak się prezentuje obsługa tego obiektywu. No tu nie ma nic skomplikowanego, po prostu podłączacie i tyle. Regulujecie sobie odległość, ostrość. Jest spoko. Opinię dostanie pozytywną. Wszystko działa, mikroskop dotarł w całości, nic się nie stało. I teraz tak o, zrobimy taki test. Skoro mam to już podłączone, to wiecie co zrobię? Sprawdzę na tym obiektywie, jak będzie działała inna kamerka. Nie Logitecha, tylko Microsoftu Live Cinema chyba, ta, która ma obsługę 720p, a nie ma 1080p. I zobaczcie, jaka będzie różnica pomiędzy kamerką Akinsa, teraz co teraz widać, a jaka różnica będzie na kamerce podpiętej do tego obiektywu Microsoftu. Nie wiem, jaka by była jakość na kamerce Microsoftu, jest jeszcze studio wersja i ona obsługuje już Full HD w 30 fpsach. Także byłaby teoretycznie na takim samym poziomie, jeżeli chodzi o rozdzielczość jak ta Eakinsa, która jest bardzo droga, a na OLX-ie można już kupić tą kamerkę Microsoftu za 100 zł. A kwestia jest tylko ją rozebrania i wykręcenia płytki z matrycą i podłączeniu do obiektywu. I teraz Wam pokażę. Przełączę się na widzicie, teraz wszystko widzieliście, jak to działa po podłączeniu do tego do tej kamerki Akinsa na tym obiektywie, co zamówiłem. Ok, ja odłączę sobie kamerkę Akinsa. Kamerka odłączona. Wypnę sobie wszystko tutaj. Fajny testik zobaczycie, naprawdę bardzo fajny test według mnie to jest. Odkręcam sobie kamerkę Akinsa i teraz Wam pokażę, co kiedyś wymodziłem. I teraz sobie podłączymy. Tu jest zmodyfikowana, włożona kamerka Microsoftu. Okrągła płytka idealnie mi spasowała z. Wiecie, z czego to jest w ogóle? To jest z takiego jakby dodatku do mikroskopu Bresser, gdzie była kamerka, która miała kijową jakość 640x480. Po prostu podmieniłem matrycę, włożyłem matrycę Microsoftu kamerki 720p. O wiele lepszy obraz. I teraz podłączę właśnie tą matrycę Microsoftu do tego obiektywu. No, mogę tylko tak zrobić, że przyłożę tutaj na górze i będę Wam puszczał, jak to wygląda. Dobra, ja sobie podłączam tą matrycę Microsoftu pod USB-ka. Mam nadzieję, że to OBS wszystko w locie mi ładnie będzie wykrywał. I teraz w tym Eakinsie muszę się przełączyć na Microsoft. Jest, mam. Weszło. Tylko teraz tak o. Muszę tutaj powiększyć do całego ekranu. Dobra. A, teraz.
przekształcanie obrazu. A w sumie jeszcze wam mogę się bawić fajnie. Dobra, wyłączę do przechwytywania wideo. I teraz macie obraz z tej kamerki. Uwaga, podłączam do tego obiektywu. Widzicie? Niewyraźnie jest. Spróbuję najpierw się z grubsza tą główną ostrością pobawić. A tu już mam na maksa, dobra. To z samym obiektywem się pobawię. Tak jest na. Widzicie? Tak mam teraz na. Kamerce od Microsoftu Live Cinema 720p. Daje do myślenia, bo powiem wam coś takiego. Spróbuję sobie teraz tutaj ustawić ostrość. Bo to jeszcze i tak nie jest dobrze podłączone. A wiecie o co się rozchodzi? Zaraz wam powiem. Odległość jest. Kurczę, poczekajcie, ściągnę na chwilę. Ten. Zrobimy inaczej w ogóle. Ustawię znowu kamerkę, ten cały statyw z tym obiektywem na samą górę. Odległość będzie 16 cm, czyli jest sporo. Biorę tą kamerkę Microsoftu, przykładam do obiektywu i teraz sobie będę regulował ostrość. Tylko nie wiem, czy w dobrą stronę poszedłem. Złą. Czy muszę w drugą kręcić? O, jest. OK. I zaraz wam powiem coś, co was rozwali po prostu. OK, dobra. To mamy maksymalną odległość 16 cm. Kamerka Microsoftu podłączona do obiektywu. Do obiektywu. Z AliExpressa za 69 zł. Co prawda widać, że troszeczkę ta ostrość nie łapie mi za bardzo, ale potem wam pokażę o co chodzi. I teraz jaka jest różnica. Obiektyw kosztował mnie 69 zł. Kamerka tego Microsoftu, wiecie za ile ją kupiłem? Za 15 zł. Daje to mi cenę już 70, no powiedzmy 95 zł. No 100, powiedzmy tą 100 zł. Za ten cały komplet. Mało, nie? Mało i jakoś powiem wam, że nawet na YouTubie są osoby, które mają gorszą jakość wideo, jak kręcą filmy. Także nie jest to najgorsza opcja. Albo mówiąc inaczej, droga, którą możemy pójść, żeby sobie jakoś się bawić taką inspekcję albo nagrywanie tego, co tam dłubiemy przy płytce, nie? Na przykład byśmy pokazywali komuś, że o, usuwamy tego kondensatora, no co byłoby widać bez problemu. Jeszcze tutaj mógłbym się pobawić oświetleniem, ale nie będę ruszał, bo mam podłączony telefon do tego stojaka. I co najlepsze, mamy, nie powiedziałem wam wszystkiego, w kamerce Akinsa nie mamy regulacji kamery tam z poziomu jakby hardware'u. Tej Microsofta możemy zmieniać dużo opcji. Możemy też nawet tam zrobić zoom. Balans bieli, ostro się regulować. Także w takich kamerkach komercyjnych często mamy więcej opcji niż w tych kamerkach takich niby przemysłowych, jak oni to napiszą na stronach, do przemysłowej inspekcji obiektów i tak dalej. Także jest temat wart przemyślenia i warty eksperymentowania. Przede wszystkim eksperymentowania z różnymi urządzeniami. Jak to działa? Ja w ogóle mam teraz inny jeszcze pomysł w głowie, żeby podłączyć pod ten obiektyw telefon, który mam, z którego jest wyjście mini HDMI i przerobić tak kamerkę w tym telefonie, żeby wyciągnąć jakby tą soczewkę, żeby była sama matryca
i podłączyć i zobaczyć, jak będzie ten obraz, jaką będzie miał jakość. Może się okazać, że telefony mogą mieć lepszą jakość niż na przykład ta Ekinsa, co bym był happy. I wtedy by to po prostu zostało gdzieś zapisane dla wiedzy innych, że można to taniej zrobić, bo teraz pomyślcie sobie, że ten obiektyw z tą kamerką, dobra się, już widzicie jak to wygląda, nie? Maksymalna odległość 16 cm na kamerce Microsoftu połączonej z tym obiektywem. Źle nie ma. Źle nie jest. No jeszcze zrobię jeszcze wam z przybliżenia. Obniżę ten cały obiektyw, żeby pokazać, jak to wygląda jeszcze. O, na przykład. O, z takiej odległości będzie też da rady bez problemu działać na tym. Teraz ustawię sobie ostrość obiektywem. Ostrość ustawiam obiektywem. I widzicie, teraz tutaj mogę się bawić. Co prawda nie ma tej ostrości jak na Ekinsa, a to dlatego, że matryca jest oddalona, mi się wydaje, bardziej od soczewki tego obiektywu. A dlaczego? Już wam pokazuję. Ja się przełączę teraz do. Patrzcie. Samą matrycę, jak przykładam do tego, to ona jest na równi tutaj z tym gwintem. A jeżeli wkręcamy taką Ekinsa kamerkę, to sama matryca wchodzi jakby tam w głąb. Jest bliżej tej całej soczewki, dlatego mam wtedy lepszy obraz. Także tak to wygląda na kamerce Microsoftu. Daję do myślenia. I gdzie ja mam tą, żeby to złożyć, bo muszę to złożyć, bo to mi się przyda do innych rzeczy. Dobra, na razie sobie na bok ją odłożę. Zastanawiało mnie, co by było, gdyby to jest telefon Lumia 930, ona ma obsługę 4K. Gdyby taki tutaj aparat zrobić tak, że wyrąbać z niego całą soczewkę, żeby była sama goła matryca i przyłożyć do tego i puścić obraz na telewizor. No, to już daje do myślenia. 4K to już jest naprawdę wysoka jakość obrazu i wtedy takie nagrania były, wow. No, czymś już bardzo na wysokim poziomie. Takim dobrym 4K. Teraz pomyślcie sobie tak o 100 zł za taką wersję z tym Microsoftem Cinema. No jeżeli chciałbym przetestować się z kamerką Microsoftu z ten studio na Oliksie za 100, czyli musiałbym wydać około 200 zł. Wtedy na pewno jakość by była lepsza inspekcji, bo Full HD, a nie 720p. No to 200 kontra to samo kosztuje 370 zł. 370 plus 80 mamy ile? 34, 4,5 stówy. 4,5 stówy versus 2 stówy. Tyle, że tutaj mamy wyjście HDMI, nie? No trzeba takie brać możliwości, że tu mamy HDMI-ka, USB-ka, podłączamy zasilanie, jeżeli chcemy pod HDMI działać. Mamy obsługę przyciskami. No i do tego pilot jeszcze jest. Ale to zależy, co kto woli. Jaki jest efekt końcowy, że tak powiem. Najważniejszy jest efekt końcowy według mnie. Bo jeżeli sobie zrobiłbym jakiś tam set, który fajnie pokazuje, jak coś robię, jest jakość dobra, wszystko mam ustawione, to po co mi na przykład, jakie są klawisze, gdzie ja na przykład mam z kamerki jakiejś takiej komercyjnej w opcjach więcej ustawień niż ta Ekinsa. Bo tutaj jak się wejdzie w te ustawienia hardware'u, żadna opcja jest niedostępna. Każda opcja jest wyłączona. Nie ma możliwości przesuwania jakimś tam suwakiem. Także ja nagrywam już ile? 24 minuty. No filmik będzie myślę ciekawy.
Myślę, co bym tu jeszcze chciał wam przekazać, że wam wszystko powiedziałem. Jakoś to podsumować. Co jeszcze tutaj mógłbym wam powiedzieć? No tak. Sam obiektyw można zamontować jeszcze na czymś innym. Myślę nad zakupem takich gęsich, jak to się mówi, gęsie szyje, czy coś takiego. Są takie jakby spirale, takie druty, czy jak to, nie wiem, to nazwać, że mógłbym sobie na przykład obiektyw obracać na takiej gęsiej szyi pod różnym kątem, wysokość, góra i zatrzymuje mi się w miejscu, nie? A powiem wam, że ostatnio eksperymentowałem sobie z kątami i zarąbiście wygląda, jak coś się robi, jak jest ustawiony obiektyw pod kątem na płytkę. Załóżmy coś takiego. Jak to super wygląda, wtedy te kondensatory są tak pod kątem, widać łączenia ich, a nie z góry, prostopadle, bo wtedy widzimy po prostu tak jakby 2D ten widok. Jak mamy pod kątem, wtedy mamy wrażenie pełniejszego takiego 3D. I myślę, że jakbym już wszedł w streamy, to już bym sobie kombinował ustawienie właśnie takiego obiektywu pod kątem, bo to według mnie lepiej wygląda. Ciekawie. Dobra, ja sobie to złożę. Zdjęcia porobię. Wszystko nawet dam. Wiem, co zrobię. Jak ten filmik teraz kręcę, to jak wrzucę zdjęcie, to je tak przerobię, że będzie link do YouTube'a, do tego filmiku. I osoby, które będą wchodzić na AliExpressa, zobaczą po prostu informację, że można sobie zobaczyć, jak ten obiektyw działał, jak go przetestowałem na przykład z kamerką Microsoftu, Eakinsa, i generalnie będzie full wypas. Dobra, to będzie koniec filmiku. Ja kończę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zawsze w komentarzu możecie się zapytać. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli będę wszystko wiedział, oczywiście. Jeszcze parę słów na temat tego obiektywu, bo trzymam go w ręce. Aluminiowa, solidna, on trochę waży. Solidna aluminiowa obudowa. Tu nie mamy plastiku, to jest szkło, wszystko. Także jak będziemy się bawić hotem, to nic nie stopimy. I regulacja ostrości jest tym tutaj pierścieniem. Pierścień kręci się tylko w obrębie tutaj tych dwóch linii. Tutaj się nic nie rusza i tutaj się też nic nie rusza. Czyli możemy montować coś do tego obiektywu albo tutaj, albo tu na górze. No, bo powiem wam jeszcze, pokażę wam na szybko mocowanie takiej lampy LED. Więc ją możemy zamontować albo tu, w tym miejscu. Wtedy sobie kręcić tutaj ostrość na górze, albo jeżeli wepchniemy ją dalej na górę, zamontujemy tak, to wtedy na dole. Co ta opcja jest lepsza pod tym względem, że mamy większy obszar roboczy pod obiektywem. Nic nam nie przeszkadza, bo jeżeli zamontujemy to tak, to powiem wam, że to strasznie dużo miejsca zajmuje wokół obiektywu i czasem dostanie się pod kątem, no zawadza. Zawadza, o, widzicie, ile już miejsca tracę tutaj. A jeżeli to przesunę na górę, wtedy mam więcej tego pola manewrowego. Także tak to wygląda mocowanie takiej lampy LED, która jest w zestawie z tym samym Eakinsem Full HD. Ok, kończę filmik, pozdrawiam wszystkich i powiem wam na koniec, myślcie, myślcie, a nie będziecie głupi.